Cześć kochani, dzisiaj czas na ulubieńców roku 2013. Już widzę, coraz więcej filmików pojawia się na YouTubie. Ja też postanowiłam taki filmik nagrać, bo w sumie filmik kręcę jakoś od marca. Więc no, o ulubieńcach roku na pewno mogę powiedzieć. Postanowiłam podzielić te filmiki na dwie części: ulubieńców pielęgnacyjnych i ulubieńców takich makijażowych na kolorówkę, ponieważ chcę, aby to miało ręce i nogi, było fajnie podzielone, żeby wszystko było fajnie jasne i zrozumiałe dla wszystkich. I też nie za długie przede wszystkim. No i co, zebrałam te kosmetyki, odkładałam te, które były bardzo fajne, też odkładałam. Niestety nie udało mi się odłożyć jednej rzeczy, wywaliłam to, ale to wam powiem o tym. Już dobra, przychodzę od początku. Najpierw powiem wam o pielęgnacji twarzy. I może od oczyszczania. Żadnego super żelu do oczyszczania twarzy nie mam, niczego, co mnie powaliło. Natomiast na pewno ulubieńcem roku jest czarne mydło. Ono rewelacyjnie oczyszcza, tutaj mam go już dosyć dużo zużyte. Strasznie śmierdzi, ale rewelacyjnie oczyszcza naprawdę twarz taką zanieczyszczoną, tłustą, trądzikową. Naprawdę rewelacyjne mydło. Później do demakijażu może wam pokażę, co mam. Na pewno płyn micelarny z Be Beauty za swoją cenę, ponieważ on kosztuje chyba coś około 4 zł i jest rewelacyjny. Tutaj mam już końcówkę, ale to jest moja trzecia butelka. Jest bardzo dobry, tani. Mnie troszeczkę... ta butelka akurat szczypie mnie w oczy troszeczkę, ale nie wiem, bo ponieważ stosuję ją po tej i może dlatego, nie wiem, to było tak delikatne, więc ten Be Beauty może dlatego, ale naprawdę on też jest bardzo delikatny, bardzo fajny. No i hitem po prostu ever, najlepszym płynem micelarnym, jaki miałam. Pobił on bioderma, jest L'Oreal, ten różowy, oczyszczający płyn micelarny. Tam chyba jest tylko jeden płyn micelarny, skóra sucha i wrażliwa. Jest rewelacyjny, po prostu lepszy. Miałam bioderma, jest lepszy od bioderma, jest lepszy od tego Be Beauty, natomiast on w promocji kosztuje 12 zł. Więc mimo wszystko ten Be Beauty jest bardzo fajny, ponieważ jest dużo tańszy. Ale ten jest rewelacyjny i wiem, że wiele dziewczyn go pokazuje, jest super. Aha, sorry, powiedziałam, że nie mam żadnego żelu do mycia twarzy, który mnie powalił. Powalił mnie Oriflame Pure Nature. Ten żel to jest kojący żel do mycia twarzy z organicznym ekstraktem z aloesu i arniki. Bardzo delikatny, bardzo fajny, cudowny zapach, taki... ajcie. No przepiękny, naprawdę bardzo fajny, że niestety on się mi już skończył, będzie teraz w projekcie Denko. Ale jest rewelacyjny, bardzo delikatny, rano go używałam. Polecam wszystkim, którzy mają suchą twarz, taką wrażliwą. Jest bardzo dobry. Później toniki. Przede wszystkim tonik biodermik, oliwkowy, nawilżający. Bardzo fajny tonik, bardzo ładnie pachnie, bardzo fajnie odświeża, tonizuje skórę. Jest bardzo delikatna, taka miękka, po nim oczyszczona, ale nie ściągnięta. Drugim hitem to jest Garnier Essential, to jest tonik witaminowy, ten winogronowy. Też zużyłam kilka buteleczek, w kilku ulubieńcach były te toniki, naprawdę rewelacyjny jest ten tonik. I jeszcze tonik z ziai Nuno, ten antybakteryjny jest bardzo fajny, też go wam polecam, niestety właśnie nie mam opakowania. Jako krem jedyny, który przypadł mi jakoś tak super do gustu, był to SVR, ten matujący krem. Używam go teraz, już go tam mam gdzieś pewnie z tyle, czyli zbliżam się ku końcowi, ale jest bardzo dobrym kremem. Nie miałam jakoś lepszego kremu takiego na dzień, bo na noc nic mnie w tej chwili nie powaliło, jeśli chodzi o kremy. Natomiast to jest krem, który jest dosyć dobry. Też nie powiem, że mnie powalił, ale jest dosyć dobry, uważam go za ulubieńca roku, bo lepszego po prostu nie miałam i spisuje się. I dalej, tu już są maseczki. Perfekta, te hydrożelowe płatki pod oczy 35+. Ja je stosowałam właśnie wtedy, kiedy byłam bardzo zmęczona przed Sylwestrem, po Sylwestrze, w ciągu roku, sesje i tak dalej. To są takie płatki, które kładziemy pod oczy. Trzymam je zawsze w lodówce, no są rewelacyjne, bardzo je lubię. I na pewno są ulubieńcami roku, ponieważ bardzo ułatwiły mi życie nieraz. No i maseczki ziaja. Według mnie tylko te maseczki zasługują na takich moich ulubieńców roku, szczególnie ta oczyszczająca i ta relaksująca, która pachnie troszeczkę czekoladą. Bardzo fajne maseczki, naprawdę groszowe sprawy, złoty 80 na promocjach, nawet taniej można je dostać, są świetne, dobrze oczyszczają, dobrze nawilżają, bardzo dobrze wpływają na moją skórę. Fajne są też te glinki, ale z glinkami mam więcej roboty, te są takie, wiecie, nakładam, zmywam bezproblemowo. Dalej może sobie zrobię pielęgnację ciała. Tutaj z ciała żaden balsam mnie nie powalił jakoś też. Nic jakoś tak rewelacyjnego. Natomiast na pewno odkryciem moim stał się pantenol. Tutaj mam jakiś zwykły pantenol z Superfarm. Już mi się kończy, ale mam drugi w zapasie.
Ja pantenol stosuję po depilacji nóg, jeżeli stosuję maszynkę na nogi, jeżeli depiluję nogi maszynką, to wtedy używam pantenolu, on bardzo łagodzi podrażnienia, nie mam po nim tych czerwonych chrostek, nic mi się nie dzieje złego z nogami, gdy zastosuję pantenol po depilacji, więc jeśli macie jakieś problemy, to polecam Wam pantenol. Jeśli chodzi właśnie o depilację nóg, jest to balea, ta pianka do... no pod maszynkę po prostu, o zapachu kokosowym. Jest raz, że ona jest uflajająca. Przepięknie pachnie kokosem, dodatkowo jest bardzo gęsta, nie spada z nóg. Niestety ona mi się skończyła, już tu chyba nic jej nie mam zupełnie. Więc nie wiem, będę musiała ją nabyć. Pisałyście mi, że ta z Isany jest też dosyć dobra, ale ja ją chyba miałam i ona mi spadała jakoś, taka była dziwna. Więc nie wiem, może coś poprawili, bo ja miałam z 4 lata temu tą z Isany. Natomiast ta jest rewelacyjna z Balei, więc to jest mój hit. I trzecim hitem do pielęgnacji ciała jest to naturalny peeling do ciała solny z... jeszcze mam tu jest? Z arganem, z masłem shea, z kokosem, z witaminą E. No i perfum. I on jest... zaraz, z czym on był? Gdzie ja mam tu zapach? Naturalny peeling. On był chyba... no zaraz Wam powiem. Poziomkowy. Boże, przepraszam Was, ale nie mogłam ogarnąć... tak? Poziomka? Tak, poziomka. Niby to jest... że truskawka, ale to jest na bank ten poziomkowy. Już mi zostało go tylko tyle. Bardzo fajny. On jest właśnie... ma dużo maseł. Bardzo fajne drobinki soli. Natomiast jeżeli mamy jakieś ranki, to nie polecam. Ale jest rewelacyjny i lepszego peelingu nie miałam, bo on świetnie nawilża, przy tym złuszcza. Nie ma parafiny, więc jest rewelacyjny. Tutaj dalej jeszcze chciałam Wam pokazać z Eveline odżywkę do paznokci. To jest ta właśnie, nie wiem, 8 w 1 chyba. Już jej mam mniej niż połowę. Ja ją używam praktycznie pod każdy lakier do paznokci. Nie używam jej tak, że 3 dni maluję, zmywam, 3 dni maluję, zmywam. Tylko stosuję ją po prostu pod każdy lakier do paznokci. Jest bardzo fajna. Widzę efekty, widzę różnice, więc też polecam. Ale wiadomo, z tą odżywką były takie różne historie, jeśli chodzi o ten formaldehyd, więc po prostu no, polecam od siebie, ale wiadomo, u każdego się może spisywać inaczej. I zostały nam jeszcze włosy. Pierwsze miejsce na pewno Tangle Teaser. To nie jest produkt, który mnie jakoś powalił na kolana, natomiast on o wiele, wiele bardziej ułatwia mi rozczesywanie moich włosów, na przykład mokrych włosów. Jeśli nim nie potrafię uczesać na przykład w takie kucyk, jak w tej chwili mam, bo on mi wypada z rąk, więc robię to zwykłą szczotką, ale rozczesuję włosy zawsze Tangle Teaserem i później najwyżej układam je na zwykłą szczotkę. Później też Wam pokażę moje hity, czyli Batiste suche szampony. Tutaj mam dwa puste, ten teraz używam. Bardzo fajne, najlepsze suche szampony. Dla mnie ta wersja jest chyba najlepszą. Najfajniej pachnąca, ona tak troszeczkę wanilią pachnie, bardzo fajna. Ta tropikalna jest słaba. Mam też ten XXL Volume, ale on dla mnie jest straszny i go bardzo nie lubię. On jest dla mnie bardziej produktem do stylizacji, bardziej lakierem niż suchym szamponem. Ten wiśniowy też jest bardzo fajny, też mi się podoba. Więc no co, no o suchych szamponach Batiste chyba każdy słyszał i to jest naprawdę taki mój hit hitów w ogóle tego roku. I dalej odżywki. Na pewno odżywka Alverde, ta z amarantusem, bardzo fajna. Ona jest bez silikonów, ale wpływa na moje włosy normalnie tak, jakby tam było nie wiadomo ile silikonów. One są miękkie, odżywione, błyszczące, sypkie. No po prostu jest rewelacyjna. Drugą fajną odżywką to jest ta maseczka z Ossi 3-minutowa. Natomiast tutaj są już silikony, to już jest więcej tych niefajnych składników, ale jest też bardzo dobra, tutaj mam miniaturkę 75 ml. Jest bardzo fajna, bardzo fajnie też wpływa na moje włosy i tak zamiennie ją stosuję. I trzecią rzeczą jest jeszcze olejek z Yves Rocher odbudowujący do włosów. Tutaj mam tylko tyle zużyte, ale to jest już moja druga butelka. On przepięknie pachnie, za to go kocham. On pachnie troszeczkę orzechami, no bardzo fajny zapach. Ładnie pachnie, ładnie się zmywa, bardzo fajnie odbudowuje włosy, więc naprawdę Wam polecam ten olejek z Yves Rocher. Ma fajny dozownik, bo ma tylko taką malutką dziurkę, na bardzo długo starcza, także naprawdę polecam. Włosy są po nim piękne, błyszczące, takie odżywione. Widać, że działa. No i to wszyscy moi ulubieńcy, jakoś tak widzicie. Nie mam jakoś dużo, ponieważ ja mam dosyć duże wymagania, albo po prostu do niektórych produktów nie przywiązuję większej uwagi, więc jeżeli miałabym, nie wiem, wybrać balsam do ciała, który mnie jakoś powalił, był ulubieńcem mojego roku i ja do niego wracam, to on musi być naprawdę wow i nie wiem co robić. Tak samo z szamponem. Szamponu żadnego fajnego takiego do mycia włosów też nie mam.
w tym roku, może w następnym roku, miejmy nadzieję, coś fajnego się pojawi. No i co, zapraszam Was do ulubieńców kolorówkowych, którzy też na pewno się pojawią. Znaczy kolorówkowych, dobra, makijażowych, którzy na pewno się pojawią. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Jeśli tak, to kciukujcie. Napiszcie oczywiście, jacy Wasi są ulubieńcy roku pielęgnacyjni. I do następnego filmiku. Pa, pa!